Gość Radia Płońsk. Na zewnątrz temperatury w okolicach 15 kresek, powoli więc będziemy rozpoczynać sezon grzewczy w naszych domach. Pożary sadzy w kominach wciąż zdarzają się nagminnie i stanowią poważne zagrożenie. O ich konsekwencjach i sposobach im zapobiegania porozmawiamy dzisiaj z pełniącym obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, starszym brygadierem Dariuszem Brzezińskim. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam Pana. Jak wielkim zagrożeniem jest nieczyszczenie przewodów kominowych, co w konsekwencji może doprowadzić do pożaru sadzy w kominie? Widzimy, jak co roku rozpoczął się sezon grzewczy i patrząc w lata poprzednie, w statystyki, no niestety nie napawa to optymizmem i daje do myślenia. Na pewno nie zdajemy sobie sprawy, że na każde 10 osób, które giną w pożarach, 8 ginie w swoim domu, mieszkaniu. Także jest to skala bardzo duża i najgorsze jest to, że od lat praktycznie ta statystyka nam się nie poprawia. Co piąty pożar, który powstaje w Polsce, powstaje w domu, w mieszkaniu. Także daje to naprawdę do myślenia, bo każdy odbiera ten dom, mieszkanie jako tą przestrzeń, sferę bezpieczną dla siebie, prawda? I dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę w ramach naszych kampanii społecznych temat czujki dymu, czujki tlenku węgla, myślę, że jest już osłuchany, bo o tym się mówi. Lata wcześniej mieliśmy kampanię społeczną Nie dla czadu. Chcielibyśmy szczególnie namawiać, rekomendować instalowanie takich urządzeń w swojej przestrzeni domowej. Patrzyłem, można takie urządzenie lepsze, gorsze nabyć w granicach od 50 do 150 zł. Urządzenie, które gdzieś tam powiesimy w swoim mieszkaniu i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. I naprawdę, jeżeli coś się złego będzie działo, potrafi ostrzec i w porę zaalarmować, a szczególnie najgorsze przypadki zdarzają się jednak w czasie snu, w porze nocnej. Musimy też pamiętać, że jak każde urządzenie, jest to urządzenie, które wymaga okresowego przeglądu, w sensie takim, żeby chociaż raz w roku wymienić mu baterię, jeżeli jest to urządzenie na baterię, oraz wcisnąć taki przycisk testowy, który ma takie urządzenie, żeby po prostu stwierdzić, czy ono nadal działa. W nowszych instalacjach, w nowszych budynkach wiem, że czujki dymu, czujki tlenku węgla montowane są już obligatoryjnie w instalacjach razem z czujkami antywłamaniowymi i są zasilane bezpośrednio z prądu domowego, także nie potrzeba już żadnych baterii, ale mówimy o tych domach starszych, gdzie ewentualnie jeszcze takie bezprzewodowe urządzenia można zamontować. Czujka dymu, musimy też pamiętać, czy tlenku węgla, nie zwalnia nas od okresowego czyszczenia przewodów kominowego czy przewodów wentylacyjnych. Są to kolejne sprawy, które bardzo rzutują na stan bezpieczeństwa w naszych domach. To znaczy, jeśli chodzi o przewody kominowe i wentylacyjne, przepisy nam narzucają okresowe czyszczenie tych przewodów kominowych i wentylacyjnych i tak od opalenisk opalanych paliwem stałym, czyli węglem oraz drewnem, przynajmniej dwa razy w roku należy czyścić takie przewody, a przewody opalane paliwem gazowym i płynnym, czyli olej opałowy na przykład, również okresowo trzeba czyścić przynajmniej dwa razy w roku. Także najlepiej zlecić takie czynności osobie, która się zna na tym, czyli mistrzowi kominiarskiemu, aczkolwiek przepisy pozwalają, żeby robić to również samodzielnie, jak ktoś potrafi i ma do tego odpowiednie urządzenie. Na terenie powiatu płońskiego, jeśli chodzi o zdarzenia z tego tytułu, w 2017 roku mieliśmy 51 pożarów przewodów kominowych, czyli tak zwanych sadzy w kominie. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że przeważnie dzieje się to w sezonie grzewczym, czyli zimą, a przy pożarze przewodu kominowego potrafi on na tyle się popękać, zniszczyć, że praktycznie nie nadaje się do użytku, a że jest to centralny
element budynku często wiąże się z gruntownym remontem, przebudową, kosztami, a i wyłączeniem instalacji grzewczej z użytkowania w okresie, gdy za oknem jest jednak zimno. Także serdecznie zachęcamy do przeglądów przed sezonem grzewczym tych instalacji, swoich urządzeń, żeby zapobiec podobnym sytuacjom. Na co więc zwrócić uwagę, kupując czujkę dymu? Urządzenie powinno mieć odpowiednie atesty? Tak, można zwrócić uwagę, żeby po prostu, no, na rynku jest wielki wybór. Są urządzenia tańsze oraz droższe. Aczkolwiek jeśli kupimy już urządzenie, które ma świadectwo dopuszczenia do obrotu u nas w Polsce, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze, na przykład Ochrony Przeciwpożarowej, będzie to na pewno urządzenie, któremu bardziej będzie można zaufać, jak jakiemuś urządzeniu kupionemu gdzieś na rynku, które nie posiada tego typu dokumentu. Pamiętajmy, czujka dymu stoi na straży naszego bezpieczeństwa. O tym, jak jest ona ważna, szczególnie teraz w sezonie grzewczym, rozmawialiśmy dzisiaj z pełniącym obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pońsku, starszym brygadierem Dariuszem Brzezińskim. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.